temat ostatni ostatniego przedświątecznego i przednoworocznego spotkania wybrałam taki, mam nadzieję, że Wam się to spodoba mimo wszystko, bo wybrałam jako temat ateizm. I dzisiaj akurat będziemy mówić właśnie o tym, co to w ogóle Bóg, ale to, co jakby, to było fundamentem arianizmu, tak? I to zdaniem właśnie krytyków arianizmu prowadziło od arianizmu do ateizmu, to właśnie kwestia, ten bardzo silny postulat pogodzenia religii z rozumem. Tak? Znaczy Arianie chcieli mieć racjonalną teologię, taką, która się daje rozumowo przejrzeć. Żadnych właśnie świętych tajemnic, tak? Żadnej magii, żadnego mistycyzmu. Arianie wypączkowali z polskiego kościoła kalwińskiego, znaczy tam jakby przyjechali do Polski, tak, intelektualiści włoscy głównie, głoszący tezy właśnie takie, głoszący tą racjonalną, antytrynitarską religię i część kalwinów polskich poszła jakby za tym. Mieli też tę zaletę, że byli bardzo radykalni społecznie, to znaczy to są właśnie chyba jedyni ludzie, którzy w XVI wieku i na początku XVII podejmują problem poddaństwa chłopów i mówią, że on jest niechrześcijański i że tak nie powinno być, żeby jedni ludzie byli praktycznie niewolnikami drugich. Polska szlachta bardzo dużo wzięła z protestantyzmu, ale akurat w XVI wieku, ale akurat równości, idei równości jakoś nie podjęła. Chociaż ona w protestantyzmie była obecna, podjęli tę ideę równości Arianie. Arianie polscy również zasłynęli ze swojego pacyfizmu, to znaczy było bardzo wielu intelektualistów ariańskich, którzy krytykowali wojnę, krytykowali militaryzm. Symbolem Arian w pewnym momencie stają się drewniane szable. Bo oni jako szlachcice, bo jednak większość elity ariańskiej też była szlachta, jako szlachcice nie pozbyli się tego fundamentalnego atrybutu, tak, szlachcica, jakim jest właśnie broń biała, jakim jest szabla przy paśmie, ale nosili drewniane na znak właśnie swojej antywojennej postawy. I to, co jest dość istotne i w tej historii, to to, że Arianów Polski wygnano w połowie XVII wieku. To jest pierwsza grupa innowierców, która w momencie, kiedy się kończy w XVII wieku polska tolerancja, kiedy pojawia się ta zbitka językowa Polak-Katolik, to Arianie są pierwszą ofiarą jakby tego zwrotu, tak, Polski, tego zwycięstwa kontrreformacji w Polsce. Oczywiście biblioteki i drukarnie ariańskie powędrowały do Holandii, która była drugim takim ośrodkiem tolerancji religijnej w Europie nowożytnej. I całą podobną bibliotekę ariańską, znaczy wszystkie pisma polskich Arian miał w swojej bibliotece John Locke, filozof, uznany za jednego z ojców założycieli myśli liberalnej i też za jednego z ojców założycieli oświecenia. John Locke akurat o ateizmie jako takim wypowiadał się negatywnie, ale jeśli chodzi o tolerancję religijną, to miał tutaj bardzo dużo, bardzo takich mocnych, klasycznych bardzo takich rzeczy do powiedzenia. Tak, on jest właśnie jeden z tych, którzy zajmują się problemem tolerancji religijnej, którzy się domagają od państwa, by państwo się przestało wtrącać w sprawy sumienia ludzi, to w co ludzie wierzą. I John Locke właśnie, jak mówię, jest to założyciel liberalizmu. Tak? On po prostu uważa, że istnieje sfera publiczna i istnieje sfera prywatna, religia należy do tej drugiej, państwu tutaj nic do tego. Tak? I mniej więcej w XVII wieku już spotykamy ludzi, głównie w tej tradycji filozoficznej, o których już możemy właściwie mówić śmiało, że są świadomi ateistami w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, to znaczy rzeczywiście odrzucającymi religijne wyjaśnianie świata. Właściwie nawet niektórych już wcześniej, tutaj przyniosłam to, co już kiedyś na zajęciach z filozofii reklamowałam, taką książeczkę Wizerunek własny żywota Uriela Acosty. Uriel Acosta, no nie, od XVII, tak, to początek XVII wieku, on się urodził w końcu XVI wieku, zmarł na początku XVII, był Żydem z Portugalii, należał do tych Żydów portugalskich, którzy zmuszeni przez władze Portugalii oficjalnie przyjęli chrześcijaństwo. Potem wyemigrował razem ze swoją rodziną do Niderlandów, czyli do Holandii, gdzie wrócił do religii żydowskiej, ale zajął się filozofią i stopniowo, krok po kroku doszedł do przekonania, że ostatecznie tak naprawdę Boga nie ma, że jest to idea, że jest to Kopen mit, pewna idea właśnie, którą ludzie mają w swoich umysłach, a która ostatecznie przeszkadza
ludziom w odkryciu swojej prawdziwej natury i w staniu się dla siebie nawzajem lepszymi. Także człowiekowi wystarczyłoby sięgnąć do samego siebie, do swoich dobrych instynktów, żeby urządzić świat dla siebie i dla innych ludzi w sposób słuszny. No i Uriel Acosta przez własną gminę żydowską został dość potwornie potraktowany, bo on został wyklęty, potem zmuszony do publicznej pokuty, bardzo upokarzającej. Ostatecznie napisał właśnie taki coś w rodzaju swojej takiej krótkiej autobiografii i zdaje się, że popełnił samobójstwo na koniec, całkowicie upokorzony. Jego, w pewnym sensie jego następcą jest wielki filozof XVII-wieczny Baruch Spinoza, też wyklęty przez własnych współwyznawców, ale on akurat był lepiej osadzony. To jest twoja zakładka tam chyba jest w środku, cały czas z czymś numerem telefonu. Wielkim następcą Uriela Acosty jest Spinoza. Filozof też pochodzenia żydowskiego i też działają też z tego środowiska tak zwanych Marronów, czyli właśnie tych Żydów z Półwyspu Iberyjskiego, którzy wyemigrowali, uciekli przed prześladowaniami do Holandii i także człowiek, który został przez gminę żydowską wyklęty w pewnym momencie, ale akurat Spinoza w odróżnieniu od Acosty dosyć dobrze osadzony w środowisku intelektualistów holenderskich, poradził sobie z tym wyklęciem. Tak, to znaczy dla niego ta gmina, ta wspólnota religijna nie była jedyną, do której on przynależał, więc on miał jakby dokąd się udać. Tak. Więc Spinoza przetrwał to odrzucenie przez własną wspólnotę. No i właśnie znalazł się w takiej bardzo dziwnej pozycji, która się prawie nie zdarza w tej epoce, która się właśnie dopiero zaczyna zdarzać. Tak? To znaczy Spinoza właśnie był człowiekiem, który żył i działał poza jakąkolwiek wspólnotą religijną. Tak? To znaczy właśnie odrzucony przez swoją własną, z powodu swoich poglądów, przez własną, to znaczy tą, w której się urodził, tak, tą, do której przynależał niejako z urodzenia, nie dokonał konwersji, nie zmienił wyznania, nie zadeklarował się jako katolik, żył rzeczywiście poza, tak, a no, naprawdę nie było takie łatwe w XVII wieku, nawet w Holandii. Sam Spinoza zresztą, jeśli chodzi o jego filozofię z kolei, jest między innymi autorem słynnego zdania Deus sive natura, czyli Bóg, czyli natura. No i jest Bóg, czyli natura, jest uważany za klasyka takiego podejścia, które skojarza się z panteizmem. To znaczy takiego podejścia, w którym w zasadzie uważamy, że cała istniejąca rzeczywistość ma charakter boski, ale to oznacza, że nie ma czegoś takiego jak Bóg osobowy. Tak znowu, tak? Panteizm z punktu widzenia ortodoksji, na przykład właśnie chrześcijańskiej, czy właśnie ortodoksji żydowskiej, panteizm jest już za daleko, jest już zbyt daleko idącą herezją, ponieważ tutaj właśnie tutaj nie ma Boga, do którego można by się było modlić. Tak? Tutaj nie ma bóstwa, które mogłoby być przedmiotem kultu. To jest pewna wizja świata, w której owszem, nie porzuca się języka, który używa się takiego języka, w którym się mówi właśnie o Bogu, tak właśnie o naturze, która ma charakter boski. Natomiast nakazy dotyczące życia, które z tego Spinozy wynikają, są całkowicie świeckie. To znaczy jakby tutaj nie ma miejsca na żaden kult. I w tym sensie znowu Spinoza jest dla bardzo wielu myślicieli ateistycznych, jednym z w ogóle ojców założycieli nowożytnego takiego właśnie świadomego filozoficznego ateizmu, w tym sensie, że jakby filozoficznie tak, ta boskość istnieje, natomiast tam, gdzie zaczynamy mówić o tym, jak ludzie mają żyć, jak mają urządzać swój świat, jak mają urządzać relacje między sobą, okazuje się, że tak naprawdę podstawową zasadą jest zasada, zgodnie z którą wszystkie istoty żywe dążą do samozachowania, a moja dążność do samozachowania nie wchodzi w konflikt z dążnością do samozachowania innych istot. A wręcz odwrotnie, u Spinozy tak naprawdę im jakby bardziej różne istoty żyjące nawzajem się niejako wspierają, tym większa staje się ich moc, tym bardziej one mogą właśnie siebie i inne istoty utrzymywać w istnieniu. Ostatecznie tak naprawdę dochodzimy do takiej wizji świata, w którym w gruncie rzeczy miłość jest tą siłą, która powinna ludzi rządzić, tą siłą, dzięki której ludzie nabierają mocy we wzajemnym działaniu, miłość, współdziałanie.
I żadnej religii w tej chwili świata nie potrzeba, tak? To znaczy tutaj, jakby, jak mówię, bardzo dużo się o Bogu mówi w tekstach Spinozy, ale ostatecznie jakby żaden kult, żadna religia, żadne religijne urządzanie świata już potem nie występuje. Tam, gdzie przechodzimy do filozofii praktycznej, czy do filozofii politycznej, czy do etyki, bo tym się też przecież Spinoza zajmuje. No i pojawia się też cała masa właśnie filozofów, jak wymieniłam Locke'a, ale są też wcześniejsi od Locke'a, którzy z kolei znowu, nie formułując otwarcie poglądów ateistycznych, zwłaszcza, że to jest politycznie niebezpieczne w XVII wieku po prostu, za to można, może się człowiekowi krzywda za to stać różnego rodzaju, jednak coraz wyraźniej mówią o tym, że właśnie albo że religia powinna zostać sprawą prywatną, albo że właśnie państwo nie powinno się do tego wtrącać, też podważają coś, co znowu było dosyć silne w epoce nowożytnej w XVI, XVII, XVIII wieku, czyli w ogóle podważają tę zasadę sojuszu tronu i ołtarza. Czy to w krajach protestanckich, czy to w krajach katolickich, czy to w krajach prawosławnych, czy to w Turcji. Wszędzie tak naprawdę religia jest sprawą polityczną, tak? Jest powiązana z władzą bardzo silnie, więc tutaj jakby też różni myśliciele wbijają klin w to połączenie, tak, między władzą właśnie, która strzeże sumień, a tymi sumieniami, które powinny być wolne, tak, które powinny, między ludźmi, którzy zdaniem powinni sami decydować o tym właśnie w swoim sumieniu, w co i jak wierzą. No i tu się właśnie między innymi wymienia, jak mówię, Johna Locke'a, chociaż oczywiście John Locke ma takie również teksty, w których mówi, że społeczeństwo złożone z ateistów byłoby niemożliwe, ponieważ on używał takiego bardzo dziwnego, ale typowego dla swojej epoki argumentu, że ateistom nie można ufać, no bo na co oni będą przysięgać? Tak? Znaczy, jak można zaufać, że dotrzymają przysiąg, dotrzymają zobowiązań, skoro jakby żadna sankcja za nimi nie stoi. Tak? W XVII wieku dokonuje się rewolucja naukowa. Od samego praktycznie początku istnienia chrześcijaństwa ten problem relacji wiary i rozumu jest jakby cały czas jakimś takim punktem, o który się niejedna wiara rozbiła. Tak? To znaczy rzeczywiście mówiłam o tym w kontekście teologii, tak? To znaczy mówiłam o tym z perspektywy tego pytania o to, jak rozumowo ogarnąć kwestie teologiczne, które w chrześcijaństwie są niekiedy właśnie z taką logiką nie do pogodzenia. No ale w XVI, XVII wieku pojawiają się jeszcze dodatkowo do tego kwestie takie, które byśmy nazwali już kwestiami naukowymi, które wchodzą w jakiś właśnie dziwny klincz, czy to z wiarą jako taką, czy to z pewnymi elementami głoszonej oficjalnie przez Kościół teologii. Mikołaj Kopernik, człowiek skądinąd bardzo pobożny, zadbał o to, żeby jego dzieło, w którym twierdził, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, tylko odwrotnie, ukazało się w momencie, kiedy on sam już będzie właśnie na łożu śmierci. To nie był przypadek. Tak? To dzieło Kopernika okazuje się w połowie XVI wieku i Kopernik naprawdę doskonale wiedział, że się naraża. I to bynajmniej nie dlatego, żeby gdziekolwiek w Biblii było napisane o tym, gdzie Ziemia, a gdzie Słońce, bo to w ogóle nie jest kwestia teologiczna akurat, tylko po prostu tak się składało, że pewien ptolemejsko-arystotelesowski porządek świata przez nauczanie Kościoła katolickiego był jakby tak przejęty, tak? Był w pakiecie. Tu akurat właściwie nie było żadnego bezpośredniego teologicznego przełożenia tak między tą wiarą w to, że Ziemia jest w centrum, a Słońce krąży, a wiarą chrześcijańską, ale jakby przekonanie geocentryczna wizja świata była nauczana na chrześcijańskich uniwersytetach i jakby stanowiła część pewnego pakietu szerszego, tak, pewnych prawd, które jakoś uznawano, że katolik wiedzieć powinien. No więc Kopernik się wykpił. Jak wiadomo, nie wszyscy jego następcy mieli takie szczęście, gdyż Giordano Bruno został spalony na stosie. Ponieważ właśnie on już życzył się na herezję, bo Giordano Bruno doszedł do wniosku, że takich słońc i takich ziem może być nieskończenie wiele, że mogą na nich istnieć inne istoty żywe i tu już niestety w tym momencie pojawił się bardzo istotny problem teologiczny, bo jeśli tak jest, że gdzieś są inne istoty żywe, to czy na tych innych światach miał miejsce upadek pierwszych ludzi i czy miało miejsce odkupienie. I już w tym momencie Giordano Bruno był na straconej pozycji, niestety, wobec inkwizycji. Jakby jego wizja świata, tego nieskończonego kosmosu proliferującego życiem, tak nie mieściła się, znaczy nie da się pogodzić. Ja przypominam, okres reformacji i kontrreformacji, tak zmożonej pilności Kościoła.
Galileusz, jak wiadomo, odwoływał publicznie swoje straszliwe twierdzenia na temat właśnie Ziemi krążącej wokół Słońca, a prywatnie miał podobno szeptać, że jednak się kręci. I ocalił życie, tak, ale spędził sporo lat w więzieniu i właśnie publicznie musiał się wyprzeć swoich poglądów naukowych. I w związku z tym XVI i XVII wiek przynosi właśnie z jednej strony rozwój zainteresowań naukowych i jakby nowożytna to, co dzisiaj znamy jako nowoczesną naukę, tak naprawdę europejską, wtedy się w gruncie rzeczy rodzi, no, a z drugiej strony no właśnie Kościół, to naprawdę, tak mówię, bardzo często wcale nie z takich czysto teologicznych powodów, tak? Jest tutaj siłą oporową, zresztą kościoły protestanckie również, to być może trochę mniejszą, tak? Ale akurat, ale tutaj jakby się też, jakby jakieś takie następuje rozdarcie, coraz głębsze, tak? Między tą rodzącą się nauką a religią, co z kolei stawia ludzi nauki w trudnej sytuacji. Pojawia się w związku z tym kolejny typ światopoglądu, związany między innymi z nazwiskiem Newtona. Mianowicie pojawia się deizm. To jest z kolei taka postawa, czy też taki pogląd, jak mówię, tutaj Newton chyba jest wart wymienienia, który mówi, że owszem, istnieje Bóg, który stworzył świat. Newton wręcz uważał, że on znalazł dowód na istnienie Boga, ale ten Bóg, który stworzył świat, nie ingeruje w ten świat. To znaczy, owszem, tak, świat został stworzony przez wyższy rozum. Ten wyższy rozum nadał światu pewien porządek. No właśnie określił prawa, według których ten świat się toczy. Bo to jest przecież, to jest z kolei to wielkie dokonanie Newtona. To znaczy, Newton jest człowiekiem, który jaśniej niż ktokolwiek przed nim, z największą mocą mówi, że świat jest zorganizowany tak, że istnieją pewne prawa, które nim rządzą. Te prawa dają się rozpoznać, zbadać i matematycznie opisać. I te prawa mają taki charakter, że one pozwalają przewidywać przyszłość. To znaczy, i to tak w sposób zupełnie dosłowny, to znaczy znając prawo powszechnego ciążenia, wiem doskonale, co się stanie, jeżeli ja w tym momencie otworzę rękę i puszczę ten flamaster. Tak? I to się stanie. Wiadomo, że on upadnie. Co więcej, gdybym znała odpowiednie parametry, to bym jeszcze była w stanie... Gdybym znała odpowiednie parametry, byłabym jeszcze w stanie wyliczyć, z jaką prędkością on będzie spadał, prawda? W jakim czasie, tak. Jaki jest opór powietrza i tak dalej. I dla Newtona w związku z tym świat jest absolutnie cudowny, ponieważ jest w pełni przewidywalnym, niezwykle sprawnie skonstruowanym mechanizmem. I ten mechanizm właśnie według Newtona wskazuje na to, że musi być jakiś twórca, tak? Newton mówi, że jeśli widzę zegarek, no to jakby z poziom komplikacji, a jednocześnie harmonijny, z jaką to wszystko pięknie działa, no dowodzi, że to ktoś musiał to zrobić. Samo się nie zrobiło, tak? Ale z drugiej strony właśnie to, że ten świat działa według praw, wyklucza, tak, ktoś musiał zrobić, samo się nie zrobiło, ale to, że to właśnie działa według tych praw, wyklucza możliwość cudu, który jest w religii, dość, zwłaszcza chrześcijańskiej, dosyć istotny. To znaczy tak precyzyjny zegarmistrz nie będzie się potem bawił w to, żeby zatrzymywać słońce dla Jozuego, kiedy Jozue walczy na granicy tego, co się potem stanie Izraelem, tak? No już nie. Deizm zakłada, że rzeczywiście jest ten stwórca na początku, ale ten stwórca już nie ingeruje. Czyli znowu, to jest tak naprawdę taki światopogląd, który w praktyce jakby odcina człowieka, też jakby pozwala człowiekowi nie przejmować się tym wszystkim, co jednak dla zorganizowanej religii jest bardzo ważne, czyli całą sferą kultu, modlitw, tak, proszenia o coś, zabiegania. Nie zabiega się u zegarmistrza o żadną łaskę, tak? No, ten zegarek po prostu sobie sam działa. Jesteśmy jednak w tym zegarku. Świat newtonowski jest deterministyczny, to znaczy to jest taki świat, w którym rzeczywiście przyczyny i skutki, znaczy jak znamy przyczyny, to będziemy też znali wszystkie skutki, jest mechanicystyczny. Dla Newtona to jest piękne, dla Newtona to jest racjonalne, to jest świat, w którym człowiek może się czuć dobrze właśnie dlatego, że on jest poznawalny, ale to już nie jest taki świat, w którym właśnie można się modlić i prosić o cudy, łaski, tak pielgrzymować i jakby całą tą... W ogóle to nie jest potrzebne w tym momencie. Czy on pierwszy oddzielił sprawy boskie, który uzna, że jest Bóg? Nie, on nie jest pierwszy, bo to naprawdę jest tak, że jakby to się dzieje po prostu. Tak? To tak. Bardzo trudno jest ostatecznie wiązać to, co się dzieje z konkretnymi nazwiskami.
Ale niewątpliwie Newton jakby daje bardzo mocną filozoficzną podbudowę takiego oddzielenia. Tak? To znaczy rzeczywiście od Newtona do Einsteina, bo Einstein potem zepsuł nam trochę tę wizję świata, od Newtona do Einsteina świat ludzi nauki był niezwykle pięknie uporządkowany. Tak? Niektórych to trochę martwiło, niektórych to cieszyło, ale generalnie rzecz biorąc ta wizja świata newtonowska była taka bardzo, znaczy ona bardzo jakby rzeczywiście zmieniła podejście w ogóle tak, do rzeczywistości. No i mamy wiek XVIII i tak zwane francuskie oświecenie, które bazuje na tym, co jeszcze w XVII wieku wypracowali właśnie filozofowie angielscy, między innymi wymieniony przeze mnie Locke, czy właśnie między innymi Newton. I to francuskie oświecenie, ono się zajmuje, i to jest w ogóle jedna z ważniejszych, tak powiem, przestrzeni działalności filozofów zwanych filozofami oświecenia, ono się zajmuje krytyką religii. I tak naprawdę, jeżeli dzisiaj spotykamy współcześnie zupełnie pewien typ współczesnego ateizmu, tak, krytykującego religię jako właśnie przeciwniczkę rozumu, racjonalności i wolności ludzkiej, to ta krytyka jest bardzo silnie zakorzeniona właśnie w oświeceniu. Bardzo wiele rzeczy, które się do dzisiaj powtarza, tak naprawdę, znaczy, bardzo trudno, ja to się, jakby natykam się na to za każdym razem, jak uczę o tym w szkole. Strasznie trudno się, jakby uczyć o oświeceniu, ponieważ ono tak głęboko wrosło w nasz język, w nasz sposób myślenia, tak bardzo jesteśmy przez nie ukształtowani, że bardzo trudno jest wytłumaczyć, jak bardzo ono było rewolucyjne w wieku XVIII. A to jest, jakby, o co chodzi tak naprawdę? To znaczy, chodzi o to, że oświecenie, jakby, to francuskie, jak mówię, ono stawia różne kropki nad różnymi i. Ono rzeczywiście jest bardzo głęboko zniesmaczone i przejęte. Tak, filozofowie oświecenia głęboko zniesmaczeni i przejęci wojnami religijnymi, nietolerancją religijną, właśnie owym sojuszem władzy i tronu i kościoła. We Francji on jest szczególnie silny. Akurat francuska monarchia na kościele katolickim się bardzo silnie opierała. Voltaire, jeden z największych filozofów oświecenia, spędził pół życia w Genewie, bo nie mógł mieszkać we Francji, po prostu. I swoje pisma, które dzisiaj są lekturami szkolnymi, wydawał we Francji w podziemiu, w drugim obiegu takim drukarskim. Tak? Kandyd, z którego się dzisiaj czyta w szkole, wyszedł anonimowo i był sprzedawany właśnie przez znajomych drukarzy znajomym czytelnikom. Tak? Bo cenzura kościelna tak działała w XVIII wieku. No prawie, że tak. Prawie, tak drugi, no naprawdę, w takim właśnie tym. Jest się od kogo uczyć. No więc filozofowie oświecenia stawiają sobie za cel zostawienie świata lepszym niż zastali. To znaczy rzeczywiście ich stawką jest szczęście ludzkości. To jest taka epoka, taka postawa filozoficzna, która po pierwsze w ogóle uważa, że to jest wykonalne, to znaczy, że ten świat jest zmienialny. Po drugie uważa, to jest filozofia, która wypracowała tak naprawdę pojęcie postępu. Mam taki spór z moim przyjacielem Sebastianem, czy wczesne oświecenie, czy dopiero bardzo późno się dopracowało tego pojęcia postępu, ale niewątpliwie oświecenie to pojęcie formułuje postępu, czyli takiego spojrzenia na świat, który zakłada, że świat staje się coraz lepszy pod wieloma możliwymi względami. To znaczy właśnie przybywa nam wiedzy, rozwija się nauka i tutaj rzeczywiście w XVIII wieku jest ileś bardzo konkretnych osiągnięć, które podawane jako takie przykłady właśnie tego, że ten przyrost wiedzy zmienia ludzkie życie na lepsze. A co za tym idzie, oświecenie wierzy, że też ludzie, jakby stosunki między ludźmi będą coraz lepiej urządzone, będą coraz bardziej rozumne. A dzięki temu, że właśnie będą coraz bardziej rozumne, ludzie nie będą się krzywdzić nawzajem, a zwłaszcza nie będą się krzywdzić nawzajem z głupich powodów, czyli z powodu religii. No i tutaj rzeczywiście ten atak, ten oświecenia na religię jest nieprawdopodobnie niekiedy brutalny. Tak? To znaczy tam, gdzie właśnie akurat się udaje coś opublikować bez cenzury, no to rzeczywiście ci filozofowie XVIII-wieczni francuscy nie przebierają w słowach bardzo często. Dla nich rzeczywiście to, co oni nazywają religią, tak? Czyli przede wszystkim zorganizowane wspólnoty kościelne, bo to tak naprawdę to jest istotne, tak? Teologowie są wrogami rozumu, są tymi, którzy zabraniają ludziom samodzielnie myśleć. Sztandarowym takim osiągnięciem XVIII wieku, które jest wspominane wielokrotnie i które właśnie też służyło jako taki dowód tego dokonującego się postępu, było szczepienie ospy.
W XVIII wieku nie znano jeszcze mechanizmów zarażania. Powiązanie chorób z małymi żyjątkami widocznymi pod mikroskopem to jest wiek XIX dopiero. Ale w końcu XVIII wieku angielski bodajże lekarz niejaki Jenner empirycznie udowodnił, że można zarazić kogoś krowią ospą i wtedy taka osoba nie zachoruje już potem na ospę, tą czarną ospę, bo to nie mówimy o ospie wiecznej, mówimy o czarnej ospie, chorobie, która ma bardzo wysoki poziom śmiertelności, która była jedną z tych periodycznie pojawiających się w epoce nowożytnej epidemii, której się straszliwie bano. A tu się nagle okazało, że stosunkowo prostym zabiegiem można zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby. I rzeczywiście hasło szczepienia ospy w encyklopedii francuskiej to jest jedno z najbardziej politycznych haseł tak naprawdę. W tym takim wielkim, tej takiej wielkiej księdze, którą oświecenie właśnie wpisało, żeby dostarczyć ludziom taki podstaw wszelkiej wiedzy. A jednocześnie samo szczepienie ospy to jest bardzo charakterystyczne. Ono było przedmiotem walk politycznych i to walk również toczonych z Kościołem. Bardzo często było krytykowane przez część duchowieństwa, odrzucane jako niepotrzebne. Rewolucja francuska i na przykład w końcu XVIII wieku, na początku XIX, rewolucja francuska i Napoleonie wprowadzały. Po Napoleonie go zakazywano. I rzeczywiście jakby tutaj naprawdę się toczyła taka, znaczy tu oświecenie miało bardzo dobre argumenty, tak pokazując, że naprawdę ta walka zabobonu z rozumem to jest walka o ludzkie życie, tak? O to, czy pozwolą nam szczepić, czy nie pozwolą. Czy będzie, da się tą ospę powstrzymać, czy jednak nadal ludzie będą na tę ospę umierać. Dzisiaj mamy in vitro, różne inne rzeczy. Ospa skądinąd to jest, jak wiadomo, chyba pierwsza choroba, którą odpukać udało się całkowicie wyeliminować dzięki szczepieniom. Tak, być może dlatego, ale ostatnia epidemia ospy w Polsce to była w latach 60. we Wrocławiu, czarnej ospy. Była. Ale teraz już naprawdę jest tak, że jak wiadomo, teraz skądinąd na zupełnie innych podstawach, tak, rozwija się ten tak zwany ruch antyszczepionkowy, więc bardzo niebezpieczny właśnie dlatego, także szczepienia niestety są tylko wtedy w pełni skuteczne, kiedy mamy rzeczywiście całą populację zaszczepioną, tak, znaczy tylko to pozwala rzeczywiście wyeliminować wirusa z populacji, tak. Dopóki i wirus ospy uważa się, dzisiaj się uważa, że wirus ospy czarnej, tej śmiertelnej czarnej ospy funkcjonuje, istnieje już tylko w kilku podobno znakomicie strzeżonych laboratoriach, szczególnie amerykańskich i rosyjskich. I że go już nie ma w związku z tym, jakby on już nie istnieje między nami, wszystkich nas się na czarną ospę szczepiło, tak? Przy czym oczywiście dzisiaj te szczepionki są, to już nie jest jednorazka szczepionka, dzisiaj oczywiście dużo lepiej znamy w ogóle mechanizm, tak, przenoszenia chorób. Wiadomo, tak, to się wszystko, ale szczepienia ospy, piorunochron wynaleziony przez Benjamina Franklina, to są wszystko takie właśnie bardzo konkretne odkrycia, których ten XVIII wiek dokonywał i które właśnie dla filozofów oświecenia były dowodem istnienia postępu. Tak? Znaczy, że dowodem na to, że rzeczywiście rozwój wiedzy realnie zmienia ludzkie życie na lepsze. No i w tym momencie jakby mamy z jednej strony szczepienia ospy, a z drugiej strony wojny religijne. Tak? No i jakby oświecenie się opowiada i po tej stronie, która właśnie jest za nauką, za techniką. I jak mówię, naprawdę o kościele, o religiach zorganizowanych mówi rzeczy straszne i bardzo brzydkie. I oczywiście oświecenie również, to jest wątek już wcześniej podejmowany, tak? Ale teraz on się bardzo rozwija. To jest również taki typ polemiki, w którym bierze się teksty biblijne, analizuje się je i się je wyśmiewa generalnie. To problem numer jeden jest oczywiście religia chrześcijańska, we Francji problem numer jeden jest katolicyzm, w związku z tym tu się będziemy podśmiewać również tego tekstu biblijnego, słynne powiedzenie Diderota, że Bóg chrześcijan dba bardziej o swoje jabłka niż o swoje dzieci, tak? Które jest oczywiście właśnie aluzją do opowieści o drzewie wiadomości złego i dobrego. I to jest skądinąd właśnie też taka praktyka w tym takim nurcie właśnie współczesnym, takim antyreligijnym, zakorzenionym w oświeceniu, cały czas jeszcze stosowany.
bardzo mało empatii wobec jakiejkolwiek postawy religijnej tutaj jest. Tak? Dzisiaj skądinąd to jest na przykład ten typ krytyki, który bardzo współcześnie uderza w islam. Tak? To znaczy część właśnie takich postoświeceniowych krytyków religii w tej chwili właśnie jakby na islam spogląda tymi okularami, których oświecenie używało w XVIII wieku wobec chrześcijaństwa przede wszystkim. No i wszystkie takie pojęcie fanatyzmu, tak, jakby tego typu słowa klucze, takie operowanie taką narracją, w której właśnie religia staje się taką siłą ogłupiającą, to jest w jakiejś mierze dziedzictwo tej właśnie oświeceniowej krytyki religii. No a z drugiej strony oczywiście Voltaire, jak mówimy francuskie oświecenie, to oczywiście właśnie mówimy Voltaire, to jest w ogóle pierwsze nazwisko, które powinno nam w tym momencie przychodzić do głowy. Voltaire jest jednocześnie autorem tego słynnego powiedzenia, że nienawidzę swoich poglądów, ale dam się zabić za twoje prawo do ich głoszenia. Tak? To znaczy oświecenie jakby dlatego właśnie między innymi atakuje religię, ponieważ widzi w zorganizowanej, zinstytucjonalizowanej religii siłę, która blokuje możliwość właśnie swobodnego głoszenia, wyrażania poglądów. Tak? Słynny traktat o tolerancji Voltaire'a, który właśnie jest takim wielkim wezwaniem, jak mówię, dzisiaj się to czyta jak rzeczy takie absolutnie oczywiste, tak? Znaczy, ale to jest taki tekst właśnie dość przełomowy. To jest tekst, który Voltaire napisał oburzony takim procesem, który miał miejsce we Francji w końcu XVIII wieku. Była jakaś protestancka rodzina, w której syn przyszedł na katolicyzm, a potem ten syn popełnił samobójstwo, a jego krewnych oskarżono o morderstwo. Zupełnie niesłusznie, tylko dlatego, że byli innowiercami. Tak? To była taka sprawa właśnie, gdzie jakby wykorzystano przeciwko tej rodzinie jej niemainstreamową, niesłuszną w związku z tym wiarę. I w związku z tym ten traktat o tolerancji Voltaire'a jest napisany w obronie tej protestanckiej rodziny. Tak? Voltaire walczył o ułaskawienie dla tych nieskutecznie zresztą, z tego co pamiętam, tam ostatecznie powieszono parę osób. Ale Voltaire walczył o ułaskawienie dla tych krewnych tego samobójcy, przy okazji właśnie wypisując te wszystkie takie kanoniczne już dzisiaj teksty na temat tolerancji religijnej, na temat głupoty, jaką jest właśnie zabijanie ludzi z powodu wiary, z powodu religii, na temat właśnie głupoty, jaką jest, głupota to jest bardzo lubiany przez oświecenie argument, głupoty, jaką właśnie jest używanie polityki, tak, czy mieszanie polityki z religią, czy właśnie wykorzystywanie religii politycznie. I rzeczywiście w oświeceniu również rozwija się bardzo silnie masoneria, która bynajmniej nie jest ateistyczna. Porządni masoni powinni wierzyć w to, że istnieje jakaś istota najwyższa, która rządzi światem, że właśnie świat jest racjonalnie skonstruowany. Taką metaforą bardzo ważną przecież w masonerii jest metafora wielkiego architekta, tak, Boga właśnie, to jest taka deistyczna. Masoneria jest właśnie deistyczna raczej niż ateistyczna, no ale masoneria ma swoje własne rytuały, ma swoją własną obrzędowość, swoją własną naukę i uważana jest za taki rozsadnik idei oświecenia, a więc niejako z definicji właśnie za wrogą wobec kościoła, wobec religii instytucjonalizowanej. Nic mnie bardziej nie wzrusza, prawdę powiedziawszy, niż to, jak w XXI wieku pojawiają się zarzuty o masonerię wszędzie tam, gdzie się pojawia krytyka kościoła. Znaczy naprawdę w XVIII wieku tak. W XVIII wieku to była bardzo popularna organizacja, mnóstwo ludzi do niej należało. Rzeczywiście to było tak, że w pewnym momencie połowa elity Europy siedziała w różnych lożach masońskich, oni się tam spotykali, w związku z tym przy okazji oczywiście mogli się dowiedzieć, nie było spisku masońskiego nigdy, tak? Bo to oczywiście jakby wiadomo, tak jest bzdura, ale to była poważna, rzeczywiście znacząca siła towarzysko-ideowo-polityczna, tak, te różne loże masońskie. Masoneria też była podzielona, różnych róż było wiele, niektóre były skłócone ze sobą, ale rzeczywiście było to tak modne, że trudno wskazać, bo w końcu XVIII wieku w Polsce nawet księża należeli do masonerii. W polskim oświeceniu mamy całą masę ludzi, którzy formalnie byli stanu duchownego, ale tak naprawdę byli liderami myśli oświeceniowej w Polsce i bardzo silnie byli powiązani właśnie z również niektórymi lożami masońskimi.
No dzisiaj oczywiście, jeżeli zaprosicie profesora Cegielskiego, który jest czołowym polskim masonem, no to dla niego to jest absolutnie cały czas żywa tradycja, tak? O której on bardzo lubi opowiadać. Zrobił Tadeusz Cegielski, tak? Zrobił wystawę jakiś czas temu w Muzeum Narodowym właśnie poświęconą masonerii. Wszystko bardzo tylko... Tak. A teraz też po prostu... Bo teraz jest tak, że jak rozumiem, oficjalna wykładnia jest taka, że ponieważ rzeczywiście w tych lożach masońskich bardzo ważny jest ten element takiego rytuału, tak? Że w związku z tym to, co jest tam rzeczywiście tajemnicą, to jest to, co się dzieje w twojej głowie podczas tobie, jak gdyby podczas tego rytuału. To jest tajemnica w takim sensie, że się po prostu nie da opowiedzieć, tak? Znaczy trzeba to przeżyć. To jest pewien rodzaj doświadczenia, który się ma, jak się wchodzi do tej loży, jak się przechodzi przez te kolejne stopnie wtajemniczeń. I że w związku z tym jakby można bardzo dużo powiedzieć, bo i tak profani nie zrozumieją, bo nie mają pewnego typu doświadczenia. To się oczywiście zmienia bardzo, bo są przecież nawet takie hipotezy, że Mozart został zamordowany, ponieważ jakoby miał ujawnić zbyt wiele masońskich tajemnic. Jak wiadomo, Czarodziejski Flek to jest opera, która jest generalnie mało zrozumiała, ale jest trochę bardziej zrozumiała, jeżeli się weźmie pod uwagę, że ona bawi się wątkami masońskimi. Tak? To znaczy, że tam jakby bardzo dużo rzeczy właśnie jest zaczerpnięte z tradycji, czy właśnie z obrzędowości, czy z aluzją do obrzędowości masonerii. Ale to skądinąd musi oznaczać, że to dla słuchaczy Mozarta to musiało być rozpoznawalne, tak? No bo nie byłoby fanu w tej operze, gdyby nie to, że słuchacze doskonale wiedzieli, że tutaj, o co tutaj chodzi, prawda? No w każdym razie z tą masonerią właśnie jest tak bardzo dziwnie. To znaczy rzeczywiście po rewolucji francuskiej, kiedy w ogóle generalnie jakby ożywa w Europie teoria Wielkiego Spisku, po rewolucji francuskiej na początku XIX wieku w jakimś sensie masoneria została wybrana przez Kościół na swojego jednego z głównych wrogów. I taka koncepcja, że to właśnie za wszystkim stoją masoni, to jest tak naprawdę wczesno, późno XVIII, wczesno XIX wieczna koncepcja. Natomiast, bo ja wiem, czy rzeczywiście akurat to była główna stawka masonerii, walka z Kościołem, inne siły tutaj. Konkurencja była duża. No ale była tak, na pewno była konkurencyjna. Coś się w ogóle wydarzyło w tym XIX wieku. Naprawdę w końcu XVIII wieku Europa jest dość radykalnie doświadczona. Polska jest doświadczona. Znaczy, jak się przyjrzeć, jak się poczyta Brandysa, jak się przyjrzymy temu, jak wyglądało Królestwo, Księstwo Warszawskie, przepraszam, za czasów Napoleona, to w ogóle to jest zupełnie inny świat niż 50 lat później. I to właśnie teraz mówię, znowu użyłam tego słowa zeświadczona, to znaczy niekoniecznie jest to czas, kiedy się jakoś silnie z Kościołem walczy, czy z religią walczy, tylko po prostu ludzie żyją w taki sposób. Na początku XIX wieku wśród arystokracji polskiej rozwodzono się i żeniono ponownie namiętnie. Tak? Znaczy unieważnienia małżeństwa były na porządku dziennym. Jak Napoleon wprowadził kodeks cywilny, to już te rozwody w ogóle po prostu się rozszalały. Jakichś arystokratek, które są primo voto, secundo voto, tertio voto, quarto voto, czyli mają pierwszego męża, drugiego, trzeciego, czwartego i tylko jeden z nich jest nieboszczykiem, a trzej pozostali żyją, jest po prostu... Tak, z kim innym, bo oni też się wędrają gdzieś. W ogóle nie do rozpoznania jest Polska Anno Domini 1812, powiedzmy, i Polska Anno Domini 1850, tak? W ogóle zupełnie inny kraj. I to nie jest tylko polska specjalność. To znaczy rzeczywiście ten przełom XVIII-XIX wieku naprawdę przyniósł dosyć duże takie właśnie zeświadczenie, tak? Oczywiście, ale przy czym właśnie zeświadczenie to taka bardzo robocza hipoteza, może ona jest nieprawdziwa, ale właśnie w tych epokach zeświadczenia właśnie się nie wojuje z religią tak bardzo, oczywiście jak w tych epokach takiego właśnie jakiegoś zmorzenia religijnego, kiedy siła instytucjonalnych religii staje się właśnie większym problemem. Tak? Kościuszko był człowiekiem, który wypowiadał się dosyć krytycznie na temat duchowieństwa katolickiego na przykład. Tak? Kościuszko niespecjalnie lubił duchownych, ale nawet dla niego, powiedz Kościuszko, Tadeusz Kościuszko, ale nawet dla niego tak naprawdę to nie była pierwszorzędna sprawa, on miał ważniejsze. On się głównie zajmował jednak ratowaniem ojczyzny i próbą wyzwolenia afroamerykańskich niewolników w Stanach Zjednoczonych i polskich chłopów w Polsce. Tak? To było jego główne pole walki. No i na początku XIX wieku dwóch bardzo ważnych myślicieli, których tutaj trzeba koniecznie wymienić, jakby
znowu przesuwa nam trochę ten taki już świadomie właśnie ateistyczny, rzeczywiście ateistyczny już sensu stricte dyskurs. To jest dwóch niemieckich myślicieli oczywiście. To będzie Feuerbach. I to będzie oczywiście Karol Marx. Skądinąd zresztą między innymi w swoich pismach poświęconych Feuerbachowi. Feuerbach, niemiecki intelektualista, myśliciel, profesor z początku XIX wieku. Właściwie chyba większość swoich pism poświęcił tak naprawdę kwestii religii. I znowu, oczywiście on wychodzi od tego, co, jakby co już czego już dokonało oświecenie. Ale rzeczywiście chyba idzie dalej i głębiej, to znaczy on stara się wyjaśnić, co to w ogóle jest religia, skąd się wzięła i dlaczego ostatecznie sama w ogóle religijna wizja świata jest wizją świata fałszywą. To znaczy, dlaczego to w ogóle jest zły sposób myślenia i rozumienia świata. Ponieważ Feuerbach jest ważny dla Marksa, a Marx miał to nieszczęście, że był, jak wiadomo, oficjalną filozofią w tym kraju obowiązującą przez wiele lat, więc być może na przykład takie słynne hasło feuerbachowskie, że człowiek jest tym, co je, das man ist, was er ist, tak? To jest jeszcze gra słów po niemiecku, bo jeść i być to są bardzo podobnie brzmiące czasowniki. To jest coś, co właściwie powinno, znaczy pewnie gdzieś było kiedyś tak w powietrzu. Oczywiście to hasło spłyca Feuerbacha, może on to naprawdę powiedział, bo ostatecznie stawką Feuerbacha jest też to, co było stawką oświecenia, znaczy wolność ludzi i lepsze życie tutaj na ziemi. Tak? I do tego ta krytyka religii tak naprawdę mu służy. To nie jest po prostu człowiek, który chce, prawda, jakoś sprymitywizować ten świat ludzki, raczej odwrotnie. No i Feuerbach formułuje takie właśnie, znaczy po pierwsze on też się zajmuje historią jakby myśli religijnej i areligijnej, no a po drugie właśnie próbuje badać źródła religii i oczywiście wychodzi od kwestii strachu, lęku przed siłami, które człowieka przerastają oraz dodaje jakby do tego lęku od razu drugie, moim zdaniem, bardzo ważną emocję. To znaczy, kiedy ustaje lęk, pojawia się ulga. I w ten sposób, jakby zdaniem Feuerbacha, rodzi się to, co jest podstawą w ogóle takiego religijnego myślenia. To znaczy przekonanie człowieka, że właśnie istnieje coś, co mnie przerasta, siła, której muszę się bać, ale kiedy ta siła mnie oszczędzi, nie zrobi mi krzywdy i ja doznaję ulgi, to wtedy zaczynam ją czcić, kochać, szanować, prawda? I proszę bardzo, dalej już według Feuerbacha wszystko daje się wyjaśnić. Tak? Znaczy całą genealogię religii można tak naprawdę z tego wywieźć. A więc ostatecznie ta genealogia religii jest taka oto, że właśnie człowiek uznaje jakieś siły istniejące poza nim samym, którym winien jest posłuszeństwo, poddaństwo, cześć, wobec których czuje się słaby, wobec których czuje się mały. I stawka Feuerbacha i później stawka Marksa, chociaż Marx będzie Feuerbacha czytał krytycznie, to jest uwolnienie człowieka od tego poczucia poddaństwa wobec czegoś, co go przerasta. Feuerbach będzie jeszcze również mówił o tym, bo on pracuje nad tym znowu bardzo ważnym dla niemieckiej filozofii pojęciu alienacji. To jest takie pojęcie, którego XIX-wieczna filozofia niemiecka używa w różnych kontekstach, ale ono alienacja, czyli wyobcowanie. To jest pojęcie, które oznacza, że człowiek coś wytwarza, po czym jego własne wytwory stają się mu obce i zaczynają go zniewalać. I u Feuerbacha właśnie tym wytworem człowieka, który staje się mu obcy, są bogowie. Człowiek wytwarza bogów i staje się ich niewolnikiem. U Marksa ten problem alienacji będzie dotyczył pracy przede wszystkim. Sytuacji, w której człowiek pracuje w świecie i zamiast jakby tworzyć, przetwarzać świat własną pracą, zamienia się w dodatek do maszyny i produkuje rzeczy, które jakby do niego w ogóle nie należą. Tak? Więc Marx przesunie też tutaj to znaczenie tego pojęcia. Natomiast u Feuerbacha właśnie problemem będzie to, że człowiek zamiast stawać się coraz bardziej wolnym, że zamiast właśnie nabierać mocy w świecie, zamiast sobie podporządkowywać świat, bo Feuerbach też oczywiście należy do tej tradycji europejskiej, która właśnie jakby łączy rozumność człowieka z jego mocą przekształcania świata i podporządkowywania go sobie. Człowiek się boi, wytwarza właśnie te byty silniejsze od siebie,
A ostatecznie one, no właśnie, proliferują w to wszystko, co potem znamy jako systemowe religie i stają się pułapką. Stają się pułapką, wobec której człowiek staje się jeszcze słabszy, tak? Znaczy odbierają mu potem tę resztkę mocy, która mu jeszcze pozostaje. Czyli jesteśmy już w takim momencie, w tym początku XIX wieku. Nadal oczywiście jeszcze Europa jest generalnie chrześcijańska, w różnych odłamach chrześcijaństwa. Już właśnie ta oświeceniowa krytyka wybrzmiała i mamy rzeczywiście, jakby ona już przygotowała grunt, tak? Ona jest obecna cały czas w myśleniu części przynajmniej Europejczyków. No już oczywiście się w ogóle pojawiła, tak, utrwaliła taka kategoria jak wolnomyślicielstwo. To jest bardzo ważne słowo, którego nie wymieniłam, a właśnie jak się mówi o oświeceniu, to trzeba go użyć. Tak, wolnomyślicielstwo, czyli właśnie taka postawa, w której żadne religijne autorytety nie mogą ograniczać naszej wolności myślenia. Tak? Nie jest konieczne, nie jest takie bardzo ważne, czy ten Bóg istnieje, czy nie istnieje. Ważne jest to, żeby człowiek mógł jakby samodzielnie myśleć o świecie i stawiać mu różnego rodzaju pytania. Już się również pojawił kolejne ważne XVIII-wieczne zjawisko, czyli XVII-XVIII-wieczne tak naprawdę, czyli libertynizm. Libertynizm, który z kolei dla części tych ateistycznych filozofów będzie problemem, ponieważ to jest taki typ postawy ludzi, którzy rzeczywiście odrzucając mniej lub bardziej jawnie Boga i religię, uznają, że w związku z tym absolutny hedonizm jest właściwą drogą. To znaczy, że i że wolno wszystko, tak? Że właśnie w związku z tym, że żadnego Boga nie ma i żadne siły właśnie nas nie strzegą, to wszystko wolno i rządzi siła ostatecznie. Mniej lub bardziej to się, to znajduje pewien wyraz filozoficzny między innymi u Markiza de Sade, który bynajmniej nie jest teoretykiem tego typu myślenia, ale raczej jest człowiekiem, który wypowiada pewne rzeczy, które w takiej postawie są obecne. Tak? Ale on je wypowiada też z jakąś taką intencją, no nie, też nie krytyczną, ale nie afirmatywną. On raczej właśnie jakby bada ten, on bada ten sposób myślenia. Tak? Znaczy to, jak wiadomo, nazwisko, samo nazwisko Markiza de Sade stało się synonimem pewnych praktyk seksualnych związanych z zadawaniem bólu, cierpienia i wykorzystywaniem władzy. On opisuje takie praktyki, on je analizuje. Ale jak się wydaje, właśnie on to robi właśnie po to, żeby zbadać do cna ten światopogląd. Tak? Ale go zamknęli. Tak? Większą część życia spędził w szpitalach psychiatrycznych różnych, przewożony z jednego do drugiego w coraz gorszych warunkach. W przeddzień rewolucji francuskiej był w Bastylii i nawet wykrzykiwał jakieś wzywające do rewolucji hasła, ale w momencie, kiedy lud Paryża szturmuje Bastylię, to właśnie Sada z niej wywieziono. Znaczy wywieziono dosłownie kilka dni przed tym, zanim nastąpił ten szturm na Bastylię. Gdyby go potrzymali tam dłużej, to by został uwolniony w początku rewolucji, a tak to po prostu trafił do kolejnego więzienia. Był wyjątkowo, miał tutaj, był rzeczywiście nieszczęśliwą pod tym względem postacią. No ale on właśnie jakby próbuje... No on się mierzy z tymi najbardziej mrocznymi konsekwencjami takiej radykalnej wolności, tak, od jakiejkolwiek siły, od jakiegokolwiek autorytetu. I on się z nimi mierzy w tym planie teoretycznym, w swoich książkach, w swoich pismach. No a jednocześnie oczywiście no, też wiemy doskonale, że w takim planie życiowym, zwłaszcza ta arystokracja francuska, to nie tylko arystokracja, no to dużo robi rzeczy różnych dziwnych w końcu XVIII wieku. Mam nadzieję, że nie wiem, pewnie widziałyście, widzieliście cudowny film Niebezpieczne związki na podstawie jeszcze bardziej cudownej XVIII-wiecznej powieści epistolarnej. No i to jest jakby z kolei ten, znaczy to jest właśnie ten świat bez jakiejkolwiek tak naprawdę ram, tak jakichkolwiek hamulców, jakichkolwiek, ale też jakichkolwiek właśnie takich stawek proludzkich, tak? Bo ten ateizm filozoficzny, o którym ja opowiadam, który właśnie staram się odróżnić od tego takiego libertyńskiego ateizmu, czy od tego takiego zeświadczenia, to jest ten typ myślenia, w którym jednak ostatecznie stawką jest lepsze życie ludzi tu na ziemi. Tak? Podczas kiedy rzeczywiście mamy ten drugi nurt, który właśnie się wyraża w tych różnych postawach libertyńskich i on na pewno nie jest tylko europejski, da się go odnaleźć w różnych miejscach, gdzie gdyby tak zwerbalizować
jakby nazwać to, co za nim stoi, no to stoi za nim ostatecznie właśnie to przekonanie, że siła jest jedyną rzeczą, która rozstrzyga w relacjach międzyludzkich. Także relacje międzyludzkie w takim świecie właśnie radykalnie pozbawionym jakiejkolwiek transcendencji zamieniają się właśnie w grę sił, tak? I wolno wszystko temu, kto ostatecznie będzie silniejszy. Siła też bardzo szeroko rozumiana. Niebezpieczne związki nieprzypadkowo rozgrywają się w środowisku najbogatszej arystokracji, tak? To jest również siła pieniądza, tak? Która tam przecież stoi za tymi ludźmi, którzy mogą sobie pozwolić na te wszystkie gry erotyczne, które ostatecznie doprowadzają do śmierci jednych, a złamania życia innych, ponieważ mają kasę. Mają taką pozycję, że właśnie mierzą się z równymi sobie. No ale właśnie, no to nie jest ta wizja świata, o którą, jak mówię, chodzi Feuerbachowi, czy Wolterowi, czy Marksowi. Im chodzi o coś dokładnie przeciwnego, to znaczy im chodzi o... To są ludzie, którzy są głęboko przekonani, że tam, gdzie rozum stanie się przewodnikiem człowieka w życiu, tam rozumnie, na zasadach rozumu człowiek dojdzie do wniosku, że tylko współpracując z innymi, tak, można świat jakby uczynić w ogóle znośnym w jakikolwiek sposób. Ale do tego właśnie potrzebne jest zniknięcie pewnych zdaniem tych filozofów wynikających z religii ograniczeń. No i mamy Marksa, początek XIX wieku, którego jeden z pierwszych tekstów w ogóle, to są tak zwane tezy o Feuerbachu. Bardzo krótki tekstik, 11 uwag takich właśnie do Feuerbacha. Najsłynniejszą 11 tezą Feuerbachu, to jest taki klasyczny cytat z Marksa. Filozofowie dotąd wyjaśniali świat, idzie o to, aby go zmienić. Tak? To znaczy rzeczywiście z takim, bo to, co właśnie między innymi Marx i Feuerbacha krytykuje, to to, że Feuerbach za mało poświęca uwagi właśnie aktywnej natury człowieka, jako człowieka, który ma siłę zmieniać świat, przetwarzać go, przekształcać, pracować w nim i to jest też dla Marksa ważne. Marx z kolei no jakby jest jednym z bardzo mocnych wyrazicieli kolejnego bardzo ważnego filozoficznego nurtu, który jakby w tym temacie ateizmu tutaj się mieści. To znaczy on jest za Feuerbachem zresztą, tak, ale on jakby jeszcze mocniej formułuje, mówi, używa języka materialistycznego. Materializm Marksa, jak wiadomo, historyczny albo dialektyczny. Istotne jest to, że, i o tym już kilkakrotnie wspominałam, europejska filozofia pracuje tak naprawdę bardzo silnie, z małymi wyjątkami, na przykład właśnie z wyjątkiem Spinozy, na opozycji ducha i materii. To jest opozycja sformułowana przede wszystkim przez starożytnych Greków, bardzo mocno wyrażona przez Platona, największego filozofa ever. Przy czym w tej greckiej wersji, zdecydowanie jakby w tej platońskiej wersji tej opozycji, materia jest, i duch i materia są odwieczne. Tak? To potem będzie nazywane duchem, to będzie nazywane materią, u Platona są odwieczne. Ale hierarchicznie to, co duchowe, stoi wyżej niż to, co materialne. To, co materia jest u Platona postrzegana jako taka siła, upraszczam teraz oczywiście, bo dałoby się tam zrobić ciekawsze rzeczy z tym Platonem, ale powiedzmy, że jakby pokazuje, jak on jest czytany tak dosyć powszechnie. Materia jest przedstawiona jako siła bierna, kształtowana przez to, co właśnie duchowe, idealne, tak jakby w jakimś sensie ona jest surowcem kształtowanym według wiecznych, właśnie mających charakter pojęciowy, duchowy, wzorców. I to jest ta tradycja, od Platona jest ta tradycja, którą między innymi Marx nazywać będzie idealizmem, czyli właśnie ta tradycja, która widzi świat pękniętym na tę sferę ducha i sferę materii, tą sferę duchową stawia wyżej, a tą sferę materialną traktuje jako coś podporządkowanego. Chrześcijaństwo jest platońskie na bardzo wielu różnych poziomach i na bardzo wiele różnych sposobów, również dlatego, że po prostu teologowie chrześcijańscy tego Platona mniej lub bardziej czytali, tak? Nawet wtedy, kiedy albo mieli go jakoś zaszczepionego od późnej starożytności. No i o tym też już mówiłyśmy wielokrotnie, także w ogóle, na przykład to w ogóle powoduje, że tak nam trudno zrozumieć inne systemy myślowe, na przykład indyjski, które wbrew pozorom wcale tak tego przeciwstawienia nie budują, ponieważ rzeczywiście my ludzie z Europy Zachodniej i Środkowej, naprawdę myślimy o świecie w kategoriach właśnie tego podziału na świat duchowy i świat materialny. Tak? W chrześcijaństwie oczywiście no właśnie
dusza jest zawsze tym, co jest najważniejsze. Tak? To dusza ostatecznie, tam chrześcijaństwo jest o tyle dziwaczne, że ono mówi o zmartwychwstaniu ciała. Jakaś forma materii będzie istniała wiecznie po sądzie ostatecznym, ale to zmartwychwstanie ciała też się dokonuje poprzez duszę, tak? Przez oczyszczenie, uwolnienie duszy. To dusza tak naprawdę zostaje zbawiona i potem dostanie takie ubranko. Teologowie się zastanawiali, jak to ubranko będzie wyglądało, tak, które części tego ubranka będą działały, a które nie, bo przecież ciało doskonałe nie będzie rosło, nie będzie jadło, nie będzie wydalało, nie będzie seksu uprawiało, ale będzie jakoś tam będzie ciałem. Tak? To jest dużo na ten temat w średniowiecznej teologii rozważań, jak ono będzie funkcjonowało. No ale w każdym bądź razie jakby ono będzie podporządkowane tej pięknej duszy. Tak? I to ona tak naprawdę ostatecznie jest tym, co wieczne w nas. Na początku XVII wieku Kartezjusz, znowu bardzo ważny filozof, filozoficznie jakby wprowadzi kolejny aspekt tego podziału na właśnie rozum, to co rozumne, to co materialne. I to jest taki podział, który naprawdę jakby gra w tej filozofii europejskiej niezwykle silnie. A jednocześnie, jak twierdzą współcześni marksiści, przez filozofię europejską idzie tak zwany podziemny nurt materializmu. Też zresztą od Greków. Czyli jakby obok tego dominującego nurtu, który pracuje na tej opozycji, mamy takie pojedyncze głosy filozoficzne, które mówią, że nie ma ducha. Że jest świat materialny, który po pierwsze w związku z tym on jest wieczny w tym sensie, czy może być wieczny, tak? W tym sensie, że ta materia może być wieczna, ale nie ma czegoś takiego jak nieśmiertelna dusza, właśnie Duch Boży unoszący się nad wodami. Jest to, co jest i trzeba sobie z tym właśnie jakoś radzić. No i tu mamy w starożytności będzie Demokryt przede wszystkim. Demokryt, ojciec atomizmu i jego później Demokryt, jego późniejsi następcy. W nowożytności to będzie przede wszystkim właśnie Spinoza ze swoim panteizmem. Właśnie panteizm jakby wprowadza tego ducha w tę materię. Tak? On niby tam gdzieś jest, tak? Ale tak naprawdę ostatecznie ten świat właśnie jest jednością. Tak? Nie rozpada się na te dwie substancje. No i to będzie oczywiście właśnie, będzie między innymi Feuerbach i to będzie oczywiście Marx, tak? Materia, przy czym właśnie u Marxa ta materia jest dokładnie odwrotnie niż u Platona, tak? Ona jest czynnikiem zmiany, tak? Ona jest tym czymś, co właśnie jest zdolne do życia, do rozwijania się, co może być przekształcane, ale to, co jest naprawdę tutaj super istotne, to jest przede wszystkim jednak też to, że w związku z tym, że ten świat to jest świat tu i teraz, nie ma żadnego pozagrobowego życia. To jest kolejna rzecz, to jest oczywiście koncepcja chrześcijańska, tak? W chrześcijaństwie bardzo ważna i bardzo brana. No to też ten świat tu i teraz staje się zadaniem. Nie możemy liczyć na to, że kiedyś będzie lepiej, jak umrzemy i pójdziemy do nieba. Musimy coś zrobić, żeby tak lepiej było na ziemi. No i to są te słynne, o tym są tak naprawdę te słynne słowa Marksa. Znowu, bardzo dobrze znany, tak, o tym, o religii jako opium. Ja sobie pozwolę przeczytać, bo to jest naprawdę taki fragment, który jest, to jest młody Marks oczywiście, to jest taki fragment, który jest naprawdę bardzo mocny. Podstawa irreligijnej, czy też areligijnej krytyki jest taka oto, człowiek tworzy religię, nie zaś religia człowieka. Religia jest mianowicie samowiedza i poczucie samego siebie u człowieka, który bądź siebie jeszcze nie odnalazł, bądź już znowu zagubił. Bo to jest na razie ten wątek feuerbachowski, tak? Człowiek, przepraszam. To jest ten wątek feuerbachowski, to znaczy jakby ten wątek, że to właśnie religia jest wytworem ludzkim, tak po prostu. I dalej jest już nie dalej, to jest długi fragment, więc go skrócę. Nędza religijna jest jednocześnie wyrazem rzeczywistej nędzy i protestem przeciw nędzy rzeczywistej. Religia jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest opium ludu. Uwaga, opium ludu, nie opium dla ludu. To jest też takie moje odkrycie z przygotowywania się do dzisiejszych zajęć. Opium w XIX wieku odgrywało rolę, której nawet chyba sobie jakby dzisiaj nie uświadamiamy. To było w postaci różnego rodzaju płynów, na przykład laudanum, ale też w postaci niekiedy proszków opiumowych, było bardzo powszechnie dostępne i bardzo często no właśnie wchodziło w skład różnego rodzaju środków uspokajających. Laudanum przede wszystkim, tak.
Ale na przykład wchodziło też w skład pokarmów dla dzieci, tak, które miały sprawiać, żeby niemowlęta spały grzecznie, jak matki szły do fabryki na przykład. Ale też było na przykład właśnie bardzo częstym jakby środkiem, którym bardzo biedni ludzie się po prostu znieczulali. Tak? Znaczy było naprawdę na tyle dostępne, że ono mogło, było lepsze niż alkohol, mniej skutków ubocznych, zwłaszcza bezpośrednio. Palenie opium, to wiadomo było, że to jest ciężki, to jest ciężko uzależniające i niszczące, tak? Ale takie właśnie zażywanie w niewielkich ilościach różnego rodzaju opiumowych mieszanek czy środków opiumowych było naprawdę dosyć powszechną praktyką. Więc kiedy Marx mówi, że religia jest opium ludu, to on nie mówi o tym, że ktoś, prawda, tutaj ten lud oszukuje i otumania. On mówi, że to jest ten środek, po który sięgają cierpiący, żeby znieczulić się w swoim cierpieniu. I zobaczcie, że to jest już zupełnie inna krytyka tak naprawdę, niż ta krytyka, co? Będziesz kopiować. A, to ja wam to jeszcze wyślę, dobrze? W takiej lepszej formie po prostu, żeby teraz nie ten. To jest zupełnie inna krytyka, niż ta krytyka oświeceniowa tak naprawdę. Bo tutaj ostatecznie, tu się właśnie nie mówi, że to wszystko od początku do końca jest właśnie czyjś spisek, tak jakiś wrażyw kapłanów, którzy są przejęte nad nami kontrolę. Tu się mówi, że istnieje pewne realne cierpienie i istnieje pewna odpowiedź na to cierpienie. Ona jest zła, mówi Marx. Zaraz przeczytam następny fragment o tym, dlaczego ona jest zła, ale ona jest realną odpowiedzią, która jeżeli się ją zanalizuje, to się dotrze do tego cierpienia, które jest jakby przyczyną religii, tak? A jednocześnie przyczyną całej masy innych rzeczy. I Marx mówi, prawdziwe szczęście ludu wymaga zniesienia religii jako urojonego szczęścia ludu. Wymaga to od kogoś porzucenia złudzeń co do jego sytuacji, to znaczy wymagać porzucenia sytuacji, przepraszam, wymagać od kogoś porzucenia złudzeń co do jego sytuacji oznacza wymagać porzucenia sytuacji, która bez złudzeń obejść się nie może. Krytyka religii jest więc w zarodku krytyką tego padału płaczu. I dalej, krytyka zniszczyła urojone kwiaty, upiększające kajdany po to, nie po to, by człowiek wziął kajdany bez ułud, bez pociechu, ale po to, by zrzucił kajdany i rwał kwiaty żywe. Krytyka uwalnia człowieka od złudzeń, aby myślał, działał, kształtował własną rzeczywistość i tak dalej. Tak? To znaczy... To jest Marx z lat 40. Uwielbiany po II wojnie światowej przez egzystencjalistów między innymi, a w Polsce przez profesora Szafa świętej pamięci, który właśnie był takim teoretykiem próbującym właśnie łączyć marksizm i egzystencjalizm w takim właśnie, w tym duchu tak generalnie. A więc tutaj rzeczywiście ta religia, jak już powiedziałam, ona jest wrogiem. Ale ona jest właśnie dlatego wrogiem, że ostatecznie, żeby móc to cierpienie, na które ona jest lekarstwem, zniszczyć, trzeba człowieka postawić wobec prawdy jego rzeczywistej sytuacji w świecie. A tak to przymula. Proszę? A tak to tak, tak to... Tak to go podtrzymuje, ale też przenosi właśnie, no to jest właśnie to, że jakby ten... rozładowuje gniew, tak, bo obiecuje nagrodę za posłuszeństwo tutaj, gdzie indziej, prawda, nagrodę za cierpienie tutaj, które mamy gdzie indziej, w związku z tym jakby też osłabia wolę walki, bo tu jednak wola walki jest dosyć istotna, tak, ten świat trzeba odwojować, no więc że właśnie trzeba go odwojować w ten sposób. To zresztą są akurat rzeczy, które weszły o dziwo do międzynarodówki. Do tekstu tej pieśni, tam jest taki cały fragment, tak, że nie nam wyglądać z miłowania, z wyroków bożych, z pańskich praw, z własnego prawa weź nadania i z własnej woli sam się zbaw. Tak? To się oczywiście potem... To jest druga zwrotka, która rzeczywiście została troszkę zapomniana, ale to jest rzeczywiście ten typ, który w tej lewicowej myśli XIX-wiecznej jakby jest obecny. Do tego jeszcze anarchiści dołożą swoją cegiełkę. XIX-wieczni anarchiści powiedzą po prostu bardzo krótko, ani Boga, ani Pana. To znaczy anarchizm, który jest z kolei takim poszukiwanym właśnie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby człowiek mógł być wolny, w pełni wolny, nie tylko politycznie, ale tak właśnie na wszystkich możliwych jakby polach, no będzie właśnie mówił o tym, że dla anarchistów religia jest jakby podejrzana dlatego, że uczy posłuszeństwa.
oducza wolności, tak? Uczy właśnie, przekonuje, że istnieje jakaś siła, wobec której należy się kłaniać. A więc ani Boga, ani Pana, jedno i drugie musi zostać odrzucone, żeby człowiek mógł stać się dla człowieka przedmiotem etycznego działania. No i oczywiście wielkie nieszczęście filozofii marksistowskiej polega na tym, że ją próbowano wcielić w życie w dość niezręczny sposób. Nie muszę Wam opowiadać, tak, jak wyglądała praktyka tego. No więc właśnie, nie no. Ale też czym się ta praktyka skończyła, przynajmniej w przypadku Polski, tak? To znaczy, gdzie jesteśmy teraz, tak? Jeśli chodzi o właśnie kwestie kościoła, związków religii z władzą i jakby tym podobnych rzeczy. Jeszcze tutaj zdążę, krótko, bo już mi się czas kończy, ale tu jeszcze trzeba dwa nazwiska przynajmniej wymienić, jeśli chodzi już o wiek XX. Pewnie właśnie Wam znane. Bośmy wszyscy przez to przechodzili, mam z 20 lat, czyli Albert Camus i Jean-Paul Sartre. Camus z kolei jest wyrazicielem tego czegoś, co zostaje w XX wieku wypowiedziane już taką całą mocą. To znaczy, tak jak już jakby odrzucono taki obraz świata, w którym jakiś dobry Pan Bóg nam ten świat dobrze urządził. Odrzucony został obraz świata, który ma jakąś wewnętrzną swoją logikę, do której się można dostosować. I Camus powie z całą mocą, świat jest absurdalny. Nie ma żadnego ładu, nie ma żadnej sprawiedliwości, nie ma żadnego sensu, nic. O tym jest Dżuma, tak? Czytana przecież od wielu lat jako lektura szkolna ostatecznie. Tak? Ta zaraza, która spada na miasto, całkowicie do niej nieprzygotowane, jest właśnie metaforą tych wszystkich rzeczy, które po prostu się dzieją. Tak? Nic z tym nie można zrobić. Jedyne, co można zrobić, mówi Camus, to jest to, że ten świat jest absurdalny, on jest nienaprawialny, bo właśnie u Marksa on jest jeszcze naprawialny, przynajmniej w planie społecznym, a być może również w planie takim zupełnie przyrodniczym. U Camus ten świat tak naprawdę jest nie do naprawienia. Ta absurdalność, ten brak sensu, ta zaraza, która nam grozi, ona jest jakby cały czas obecną rzeczywistością. No i właśnie Camus mówi, i to jest właśnie zadanie etyczne. Człowiek musi stanąć przeciwko absurdowi. To jest zadanie znowu niewykonalne, tak? Znaczy nie da się wygrać z absurdem, nie da się naprawić świata. Być może nawet nie da się pomóc konkretnym ludziom w tym świecie na dłuższą metę, ale nieważne. Mamy do wyboru. Albo się zabijamy, wolno, można odejść w każdej chwili, jeżeli nie jesteśmy w stanie znieść, albo musimy stawać przeciwko temu absurdowi, po stronie ludzi, którzy cierpią, po stronie tych, którzy są najsłabsi, nieustająco, raz za razem skazani na klęskę. Znowu nie przypadkiem jeden z głównych tekstów Camus odwołuje się do Syzyfa. Tak? Do Syzyfa, który jak wiadomo został przez Bogów skazany na to, żeby nieść kamień pod górę i nigdy go nie donieść. Tak? Zawsze ten kamień mu się wymyka. A Camus mówi, to jest właśnie ten trud, który człowiek musi podjąć w świecie bez Boga, w świecie bez sensu, w świecie bez jakichkolwiek racji moralnych, bez jakichkolwiek wskazań. Tak? Jedyne, co można robić, to stawać przeciwko temu światu razem z innymi ludźmi. Robić swoje, tak, ale właśnie to, co jest tutaj strasznie ważne, tak, i u Sartre, i u Camus, i w tej tradycji marksowskiej, tak będę mówić marksowskiej, żeby odróżnić od marksistowskiej, która jest różna, to jest właśnie to, że to robienie swojego, ono ma oznaczać jakby właśnie stanie za innymi ludźmi, tak, właśnie wobec tej pustki tego świata. Celu się nie osiągnie, u Camus się nie osiągnie. To znaczy, u Camus rzeczywiście to jest bardzo radykalnie pesymistyczna wizja rzeczywistości. Nic się tam nie da usensownić, nic się nie da zbudować na trwałe, nic się nie da osiągnąć na stałe, ale nie zmienia to faktu, że tym bardziej trzeba nieustannie ten trud podejmować. Chodzi o osiąganie, a nie o osiągnięcie. Chodzi o osiąganie, ale też chyba... Tak, ale też chyba rzeczywiście... No właśnie chodzi o solidarność, tak? To znaczy rzeczywiście tutaj nawet nie działanie jako takie jest tutaj najważniejsze. Tutaj rzeczywiście najważniejsze jest to, po czyjej stronie jesteśmy. Czy jesteśmy po stronie tych, którzy w tym absurdalnym świecie próbują się jakoś ułożyć z tym światem, czy też jak mówi właśnie Camus w Dżumie, po stronie zarazy,
czy jesteśmy po stronie tych wszystkich, którzy przegrywają, tak? Którzy cierpią i być może właśnie nic na dłuższą metę nie zrobimy. To jest, słuchajcie, zresztą zupełnie jakby w innej filozoficznej konstelacji, ale jednak chyba to samo, o czym mówił Marek Edelman w tych swoich słynnych tekstach. Marek Edelman, który jak wiemy, jakby deklarował to wielokrotnie, tak? Żadnej wiary nie miał i nie potrzebował po tym, co zobaczył w czasie swojej młodości. Poza tą jedną jedyną, że on jest lekarzem i on ma siedzieć przy umierającym pacjencie tak długo, jak długo się da. Pacjent umrze prędzej czy później. Nawet jak się go wyleczy w tym konkretnym momencie, to wiadomo, że kiedy indziej, tak? Ale no to, co jest jakby tym takim mottem, czy takim leitmotivem tej książki Hanny Krall, tak tego niby wywiadu z Markiem Edelmanem, że ta świeczka zgaśnie. On nawet wręcz mówi, że Pan Bóg ją zgasi, tak, bo tam wręcz używa w tym wiele takiego języka, w którym właśnie ten Pan Bóg jest już przeciwnikiem. Tak? Nie tylko nie istnieje, ale jest wręcz tą siłą, która ostatecznie właśnie zepsuje to wszystko. To jest metafora rzecz jasna, tylko i wyłącznie. No ale pan Jagiel mówi dokładnie, przecież to właśnie, no ta świeczka zgaśnie. Ale co z tego, tak? Póki się da, trzeba ją podtrzymywać. To jest rzeczywiście ten nurt, który... ten nurt tego, niekiedy nazywanego heroicznym ateizmem, tak? To jest rzeczywiście ten nurt, który no nie ma dzisiaj dobrej prasy tutaj w kraju nad Wisłą. Natomiast jakby staram się go wyciągnąć, wydobyć, no właśnie dlatego dokładnie, żeby pokazać, że obok odpowiedzi bardzo głębokich, bardzo ciekawych, bardzo mobilizujących i jak zresztą chyba widać po tym, jak ja wykładam, na przykład dla mnie, jako dla historyczki niezwykle interesujących, odpowiedzi religijnych, tak właśnie jakby szukających jakiegoś różnych rodzajów ładu w tym świecie i jakby pozycjonujących człowieka wobec tego ładu, no ta wizja świata, w której ten ład nie istnieje, albo w której ewentualnie jedynym, który może go wytworzyć, jest człowiek, albo w której właśnie jako tych radykalnych, powojennych, druga wojna światowa ma tutaj oczywiście swoje znaczenie, tak? Znaczy to jest wstrząs filozoficzny, to co się stało w czasie II wojny światowej, a więc być może, że ten ład jest w ogóle nieosiągalny i niewytwarzalny. Ta wizja świata, no ona się nie sprowadza tylko i wyłącznie do tych wszystkich nieprzyjemnych gestów, które robiło PZPR w latach 60., kiedy goniło obraz Czarnej Madonny. Tak? To znaczy w tym jest dużo więcej, tak, niż tylko gonienie obrazu Czarnej Madonny po całej Polsce. O. No, to tyle na dzisiaj.